Witam, przedstawiam rower Specialized Rock Hopper Expert z roku 2015 w najmniejszym rozmiarze S. Była to prawie najwyższa wersja Rock Hoppera w tamtych czasach, występująca w 3 kolorach i 5 rozmiarach. Spec posiada powietrzny amortyzator SR Santor XCR ze stożkową rurą sterową tapered i skokiem 80 mm, który rośnie do 10 cm w większych rozmiarach. Tanie hydrauliczne hamulce Tektro i prosty, ale dobrze działający napęd SRAM 2x10, co ważne, z dwuczęściową korbą i zewnętrznym wkręcanym suportem, a nie jakąś taniochą na kwadracie. Ta generacja Rock Hoppera jako ostatnia miała zewnętrzne prowadzenie pancerzy i to idące dolną rurą przedniego trójkąta, które ciężko się czyści i jak widać pięknie zbiera błoto. W tym przypadku niestety nie mogłem go przenieść, tak jak zrobiłem to z wcześniej omawianym jetem. Tego eksperta od serii różni inne siodełko i sztyca, które powinny być produktami obrandowanymi przez speca, tak samo jak chwyty, mostek, kierownica, koła oraz wąskie i ciężkie drutowe opony Ground Control 2.1, które jak widać bez problemu przeżyło 8 lat. W tej konfiguracji rower ważył ponad 13,5 kg, ale z doświadczenia wiem, że na Rock Hopperach można zejść do 12, a nawet 11 kg. Klasycznie odchudzanie rozpocząłem od zmiany napędu na 1x10 ze sprawdzoną zębatką Decas, manetką Shimano Z i przerzutką XT ze sprzęgłem. Wygodniejszą pozycję jazdy uzyskałem dzięki kierownicy M-Wave z wyższym wzniosem 30 mm i bardzo przyjemnemu 10-stopniowemu gięciu do środka oraz super wygodnemu siodełku Ergon SMC w damskiej wersji, na jakim sam teraz jeżdżę. Stare opony zastąpiłem super szybkimi i odpornymi na przebicia Continentalami Racing o szerokości 2,2. Dodałem też tanie, ale lekkie i wygodne pedały platformowe VP537. Linki do tych części znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Takie zmiany w zależności od umiejętności zakupowo-sprzedażowych to koszt około 500 zł i dzięki nim masa roweru spadła o równy kilogram. Ważniejsze jednak od wagi, której różnicy i tak większość ludzi nie zauważy, jest to, że rower stał się wygodniejszy, lepiej się toczy i łatwiej utrzymać go w czystości, a to już poczuje każdy. Więc jeśli stoisz przed wyborem zakupu roweru w granicach 2-3,5 tysiąca złotych, to zastanów się, czy wolisz rower ciężki, wolny i słabo wyposażony, ale nowy, czy lepiej kupić zdrową używkę porządnej marki i zainwestować parę stówek w części, jakie ty sobie wybierzesz, a nie jakie najbardziej opłacały się producentowi. Wkrótce nowe filmy z kolejnymi generacjami Rock Hopperów, na które serdecznie zapraszam. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!